Maseczki ochronne to w dobie epidemii koronawirusa produkt pierwszej potrzeby. Aby zapewnić Polakom do nich łatwy dostęp, prezydent Andrzej Duda i polski rząd zorganizowali koalicję Polska Szwalnia. Jak ona działa? Ponad 200 szwalni zorganizowaliśmy w swoistą grupę produkcyjną pod przewodnictwem 7 dużych producentów odzieży, takich jak 4F, Ptak, LPP czy Paco Lorente. Firmy, które zostały zaangażowane do tego projektu, które zaangażowaliśmy osobiście, to firmy produkujące w Polsce i zatrudniające przede wszystkim polskich pracowników. W tej chwili angażujemy się w produkcję maseczek, które służyć będą ochronie zdrowia polskich obywateli i pomocy polskiej służbie zdrowia. To polskie firmy korzystające z polskich dostawców. To one zajmą się koordynacją produkcji szwalni, magazynowaniem towaru i jego dystrybucją. Polskie szwalnie wyprodukują kilka milionów sztuk maseczek tygodniowo. A dzięki rozwojowi nowych linii produkcyjnych w Stalowej Woli i dodatkowym zleceniom dla polskich firm z Agencji Rozwoju Przemysłu, do końca czerwca powstanie 100 milionów maseczek. Korzyści są oczywiste. Bezpieczeństwo dla wszystkich, praca dla tysięcy osób. Polska produkcja to najlepsza jakość maseczek, a zaangażowanie polskiego państwa to gwarancja niskiej ceny. Projekt Polska Szwalnia jest gwarancją jakości, wygody i bezpieczeństwa.